Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony. Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda, Pieniądze, Inwestycje. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, zajmiemy się dwiema spółkami, które są no, takimi, można powiedzieć, weteranami dywidendowymi. Od wielu lat tę dywidendę wypłacają, ale w ostatnie dwa lata, w ostatnimi czasy, mają swoje pewne problemy. Nie chcę powiedzieć, że tutaj dywidenda jest jakoś mocno zagrożona, ale wysokość tej dywidendy i w, jednym, w przypadku jednej, i w przypadku drugiej spółki rzeczywiście no, no, może nie być już tak atrakcyjna, jak była wcześniej. Pierwszą spółką, o której chcę powiedzieć, jest spółka Dębica, i myślę, że wiele osób kojarzy spółkę, nawet ci, którzy nie są inwestorami giełdowymi, wiedzą mniej więcej, czym się Dębica zajmuje. To są oczywiście opony. No i jeżeli chodzi o Dębicę, chyba jedna z bardziej znanych marek, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o Polskę, dostarczają swoje opony. Opony, biorąc pod uwagę Dębica, i gdybyśmy mieli porównać tę spółkę do jakiejkolwiek innej, będącej na polskiej giełdzie, no to myślę, że najbliższa byłaby tutaj Oponeo, no ze, względu, ze względu na to, że branża jest bardzo podobna: obie to jest branża motoryzacyjna, obie to jest dostarczanie opon. No, z tym, że tutaj, jakbyśmy tak porównali po prostu czysto finansowo Dębice z Oponeo, no to Dębica jakoś bardzo dobrze nie wychodzi, właśnie w przypadku tego porównania. Jak sobie zobaczymy, Dębica wycena. Obecna ponad 800 milionów złotych, oponeo to jest niecałe 500 milionów, czyli no około spółka dwa razy większa, niecałe dwa razy większa wycena, jeżeli chodzi o dębicę. No, biorąc pod uwagę jej wyniki finansowe, jak sobie zobaczymy na dębice chociażby na wynik netto no to możemy zobaczyć, że tutaj w ostatnich, ostatnie laty to było 120, 100, 112 milionów, ale od 20 roku jednak jest spadek, to sukcesywny spadek, prawie 70 milionów, później trochę ponad 40, teraz te ostatnie kwartały też jeszcze gorsze, więc to jest taki no, negatywny sygnał, jeżeli chodzi z kolei o Oponeo, no to tutaj możemy zobaczyć, że, że spółka przez ostatnie lata raczej na plusie, biorąc pod uwagę właśnie ten wynik finansowy, bo wcześniej to było okolice 10-15 milionów złotych. Rocznie w tym momencie, no to tutaj 21 rok 62 miliony. Teraz te ostatnie kwartały 46 milionów. Raczej jest powrót do tych 30 milionów, 30, 40 milionów rocznie, jeżeli chodzi właśnie o wynik netto. No, aczkolwiek nie jest tu aż tak duży spadek jak w przypadku spółki, spółki Dębica. No, biorąc pod uwagę samą marżowość, bo też myślę, że to warto wziąć pod uwagę, patrząc na, patrząc na spółkę. No, to jeżeli chodzi o rentowność, chociażby zysku netto, zauważmy w Dębicy ona do niedawna była na poziomie. 4-5%, tutaj mamy 2018 rok, 3-4, nawet 5%, no ale ostatnio ona spada do 2, nawet poniżej 2,1,3 za ostatni za ostatni kwartał. Tutaj w przypadku właśnie spółki Oponeo jest inna sytuacja, no bo mamy do czynienia z rentownością, która była jeszcze 2-3 lata temu na poziomie właśnie tych 1-2%. W tym momencie ta rentowność jednak rośnie sukcesywnie, zauważmy 2.8, 3.3, 3.9, 3.9, no teraz ostatnio rzeczywiście 2.7, ten jeden kwartał, ale ogólnie widzimy, że jednak no ten trend w ostatnich, w ostatnich kwartałach jest raczej wzrostowy, czyli trochę inaczej niż w przypadku spółki niż w przypadku spółki Dębica, no, biorąc pod uwagę czysto wskaźnikowo, też opone jest lepiej wyceniane od, od Dębicy, chociażby CZ11 cena wartość księgowa 1,5 i tutaj cena wartość księgowa w Dębicy jest 0,7, ale CZ 22. Oczywiście wskaźniki to są tylko takie nasze wskazówki, żeby patrzeć na spółkę, no ale biorąc pod uwagę te finanse, myślimy bardziej o tym, jakie będą jaka będzie przyszłość tych finansów. No i tutaj biorąc pod uwagę właśnie spółki Dębica i Oponeo, no spółka Dębica stabilnie, ale jednak ta tendencja spadkowa jest. W spółce Oponeo tak dużej tendencji spadkowej nie ma, więc tutaj patrząc na te dwie spółki no bardziej można się przekonywać do, do spółki Oponeo, ale jak to dokładnie wygląda w Dębicy, bo oni tutaj dzisiaj chcemy, chcemy powiedzieć, no Dymbica to jest spółka, która od lat wypłaca dywidendę i zauważmy, że od 2000 roku ta dywidenda za każdym razem jest na koncie akcjonariusza. No to jest rzadkość, żeby była spółka, która już od ponad 20 lat tę dywidendę stale wypłaca bez żadnej bez żadnej przerwy tutaj nie jest tak, że na przykład ta dywidenda zawsze jest rosnąca, czasem, czasem jest tak, że rośnie, czasem maleje. No, na przykład ostatnio 2,32 wypłacone na dywidendę. I no, jeszcze tutaj mówimy o tym, że mówimy o tym, tutaj, że to nie jest jakoś strasznie mało, ale jednak ostatnie lata. 3,70, 4 zł, czy 5, 6,50, no więc w porównaniu do tych ostatnich lat jednak mamy, mamy spadek, no tak jak mieliśmy spadek zysku netto, tak samo tutaj mamy spadek, jeżeli chodzi o dywidendę, tutaj patrząc na te stopy dywidendy, no to ona zazwyczaj była w okolicach 3, 4, 5%, więc też nie jakoś strasznie wysoka, jeżeli chodzi właśnie o tę stopę dywidendy, ale zawsze można było trochę na tej dywidendzie zarobić, no w tym momencie, w tym momencie spółka spada, pod względem ceny akcji, więc też ta stopa dywidendy jakoś mocno się nie obniży, no bo mówimy o tym, że jest nominalnie niższa, ale też kurs akcji kurs akcji spada, no jednak chyba wolelibyśmy wszyscy jednak sytuację w drugą stronę. No i zauważmy, że od roku mamy sukcesywny, sukcesywny spadek, jak sobie weźmiemy jakiś dłuższy, dłuższy termin, no to mieliśmy te okolice 82-85 zł, w tym momencie 60 i nic nie zapowiada tak naprawdę końca tych spadków. To może być takie troszeczkę troszeczkę niepokojące tu, jeżeli chodzi o Dębice. No a patrząc na te wyniki finansowe, zauważmy, że wynik netto rzeczywiście jest słabszy w tym ostatnim kwartale, w tym drugim kwartale 2022 roku. Zresztą to widzimy, no że jest ewidentnie ten spadek, to o czym mówiliśmy wcześniej. Wzrost przychodów i to bardzo mocny za ostatnie 4 kwartały 2,8 miliarda. Więc mamy bardzo fajne fajne przychody, ale biorąc pod uwagę jednak tą marżowość, no jest tutaj słabo spółka, spółka Dębica od czasu do czasu zdarzy jej się jakiś kwartał na minusie to nie jest nic jakiegoś strasznie dziwnego, no ale patrząc chociażby pierwszy kwartał 2022 roku, jest on lepszy niż pierwszy kwartał 2021. Zauważmy 20 milionów tutaj mamy. Mamy 35, no ale strata prawie 7 milionów złotych w tym drugim w tym drugim kwartale. Wcześniej to było 14,5 i pół zł, miliona złotych zysku za chociażby 2018 czy 2019 rok, tutaj też był zysk. No więc to jest pewien problem, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę, że ten wzrost kosztów jest i nie są w stanie przerzucić tego wszystkiego niestety na na klienta. Tutaj mówią o tym wprost, że koszt wytworzenia na jednostkę wyrobu za pierwsze półrocze koszty były wyższe o ponad 30% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, przy czym koszty surowców, materiałów bezpośrednich na jednostkę wyrobu wzrosły o prawie 43% i oni tego nie są w stanie przerzucić tak do końca na klienta. No, niestety, ale umówmy się tutaj, w tym momencie zbyt wiele się nie, nie zmienia, w tym trzecim kwartale jakoś tak strasznie mocnej tendencji. Yy, Spadkowej nie mamy, więc no podejrzewam, że te wyniki finansowe dalej mogą być pod presją. Może już nie będziemy mówili o aż takich spadkach, no bo patrząc na ten spadek, no to jest, jest potężny, jak mówię tutaj. Kolejny jest kwartał na minusie, 7 milionów złotych około na minusie. Trzeci kwartał nie będzie ciężki do, do przebicia. Tutaj mamy 4 miliony złotych, jeżeli chodzi o ten wynik finansowy w 2021 roku. 2020 rok, no tutaj było 53 miliony. 2019, 18 milionów. 2018, 24 miliony. Więc to nie będzie ciężkie do, do przebicia, więc to może być takim pozytywnym czynnikiem, jeżeli chodzi o spółkę. I to może za, zahamować ten spadek. Ale czy ja widzę jakieś tutaj takie jednoznaczne oznaczenia, i tego, że, że już powinna być ta zmiana kursu i spółka zaraz zacznie zacznie wzrastać, jeżeli chodzi właśnie o kapitalizację, no na ten moment takich jedno, jednoznacznych jednoznacznych tendencji nie widzę. Zresztą. To co w spółce dla mnie jest pod takim dosyć dużym znakiem zapytania, jeżeli chodzi właśnie o Dębice, to też jest troszeczkę akcjonariat w akcjonariacie zauważmy 87% to jest Goodyear. No i ogólnie ja nie mam nic do tego, jeżeli jeden podmiot ma bardzo dużo w akcjonariacie, tak? I czasem mówię o tym, że jeżeli na przykład założyciele spółki, którzy powiedzmy, założyciel spółki, który na przykład jest prezesem, ma ponad 50%, dla mnie nie jest to nic nic strasznego. No na przykład Podobna sytuacja jest w Dino, chociaż Tomasz Biernacki, a właściciel Dino, który ma ponad 50% akcji, on tam nie jest prezesem. Był chyba przez krótki czas, ale w tym momencie nie jest. No jednak to jest człowiek, który decyduje o wszystkim, co się w spółce dzieje. I często są takie spółki, w którym właśnie założyciel ma większość, i to nie jest nic złego, no ale też musimy patrzeć, w jaki sposób ten akcjonariusz większościowy tutaj podchodzi do, podchodzi do spółki. W moim odczuciu Goodyear no, nie do końca podchodzi do Dębicy jako do inwestycji, na której chce zarabiać i chce rozwijać tę inwestycję, tylko bardziej no, inwestycji, która ma pomóc Goodyearowi. To nie zawsze jest nie zawsze jest dobra, dobra strategia. No i na przykład Dębica ma umowę pożyczki z Goodyearem, znaczy Dębica pożycza pieniądze, pieniądze spółki, spółki Goodyear i tutaj mówimy o tym, że spółka 24 czerwca udzieli Goodyearowi pożyczki o wartości 275 milionów Złotych. No i tutaj mówimy oczywiście, że to jest pożyczka oprocentowana. Tutaj mówimy o tym, że 7,25 w skali roku, więc to nie jest jakieś złe oprocentowanie. No, ale jednak przy obecnej wysokiej inflacji uważam, że to nie jest optymalne wykorzystanie tych pieniędzy. W ten sposób bym to określił. Tutaj też inna informacja z września, że znowu umowa pożyczki z Goodye'rem. No, i tutaj mówimy, że spółka we wrześniu, 23 wrześniu udzieli. Gudierowi pożyczki o wartości 70 milionów złotych termin spłaty pożyczki wrzesień 2023 roku tutaj był czerwiec 2023 roku no czyli okolice 350 milionów tutaj pójdzie właśnie na pożyczkę dla Gudiera i w moim odczuciu to nie są optymalnie wykorzystane pieniądze także ja na to bardziej patrzę negatywnie znaczy to nie jest tak że Dębica jest jakoś zagrożona przez tą upadłością absolutnie nie Dębica jest raczej z taką spokojną spółką pod względem finansowym jak sobie byśmy zobaczyli na jej, na jej bilans no to wciąż te środki pieniężne tam są, okolice 60 milionów, 60 milionów złotych, kapitał zapasowy 330 milionów. Więc tutaj te, te pieniądze są w spółce, ona jest absolutnie bezpieczna, tylko pytanie w jaki sposób spółka pieniądze wykorzystuje. No i wykorzystuje między innymi na dywidendę. To się oceni, dla mnie to jest to jest plus, no ale z drugiej strony pożycza pieniądze na niezbyt jakimś super procencie swojej spółce matce. Ja na to zazwyczaj patrzę dosyć negatywnie i na tego typu właśnie pożyczki dla Gudiera, no bardziej patrzę, że to jest bardziej korzystne dla Gudiera niż dla dla Dębicy. Więc przez pryzmat, a jakby akcjonariusza Dębicy, nie do końca jest to Pozytywna sytuacja, w ten sposób bym to, bym to określił. Więc to też nie jest jakiś czynnik do tego, żeby spółka Dębica miała, miała rosnąć. Też niedawno taka no, dosyć negatywna informacja, aczkolwiek bez większego znaczenia o tym, że UOKIK ukarał za generowanie zatorów płatniczych. No, ale ta kara, mówimy o tym, że 67 tysięcy złotych dla firmy oponiarskiej Dębica, więc myślę, że absolutnie można to, można to pominąć. Tak, jeżeli spółka no, zarabia rocznie 50 milionów. Dostaje 60 czy tam 70 tysięcy kary. To nie jest coś, co zadecyduje o spółce, także. Myślę, że pobicie tego trzeciego kwartału pod względem wyników finansowych, no pod względem samych przychodów nie będzie ciężkie. Zresztą spółka przychodowa dobrze sobie radzi. No też oczywiście jest to związane z inflacją. Coraz więcej bierze za, za te same wyroby, czyli za sprzedaż jednej opony dzisiaj bierze więcej niż rok, dwa, trzy lata temu. To jest myślę, że oczywiste. Z tego powodu nawet jeżeli te wolumeny są takie same, to i tak przychody, przychody rosną. Wiele firm w tym momencie na tym korzysta. No pytanie, co będzie... Z marżami. No i ja uważam, że jeżeli chodzi o te marże, Tutaj w czym trzecim kwartale zbyt wiele się nie zmieni, ale ze względu na to, że ten trzeci kwartał był dosyć spokojny, jeżeli chodzi o trzeci kwartał 21, to nie będzie jakichś strasznie dużych problemów z wyrównaniem tego wyniku, czy nawet pobiciem tego wyniku. Ale to i tak w moim odczuciu no nie będzie nie spowoduje tego, że, że spółka jakoś mocno, mocno odbije, więc może ten trend spadkowy jakoś się zatrzyma, po tych wynikach za, za trzeci kwartał, no aczkolwiek pamiętajmy, że do nich jeszcze daleko, bo tutaj w w listopadzie będą te, będą te wyniki, e, aczkolwiek jakichś takich jednoznacznych sygnałów do tego, że dębica w tym momencie odbija, ja osobiście, no, patrząc, na, patrząc na spółkę w tym momencie, e, nie widzę. Fajnie, że dalej pozostaje ta dywidenda, że dalej spółka jest dywidendową, ale też, no umówmy się, ta stopa dywidendy jakoś strasznie mocno, strasznie mocno tutaj nie powala. A jeżeli chodzi o drugą spółkę, o której chcę powiedzieć, to też jest dywidendowy weteran spółka, która od wielu, wielu lat wypłaca tę dywidendę, to jest spółka Żywiec, grupa Żywiec, no to są oczywiście piwa Żywiec, ale też inne, inne różnego rodzaju marki, chociażby jakieś, nie wiem, Namysłów, Tatra, Warka, więc tutaj wiele tych marek jest właśnie pod... Pod szyldem, pod szyldem żywca, podobnie jak w przemyśle automotive, tak. tak są, jest tak naprawdę kilka koncernów samochodowych, one tworzą różne, różne marki, czy posiadają, przejmują różne marki, tak samo w tym segmencie w segmencie piw tak ktoś mówi że nie lubi żywca pije warka, tak naprawdę cała kasa i tak idzie idzie do grupy żywiec w każdym razie jeżeli chodzi właśnie o tę branżę piwną jeżeli chodzi o te wyniki finansowe no to możemy zobaczyć tutaj najpierw damy sobie rocznie że jeżeli chodzi właśnie o te przychody no to tutaj już nie ma takiego jednoznacznie, jednoznacznego wzrostu. Możemy zauważyć, że jest 3,5 miliarda złotych przychodów rocznie, mniej więcej 3,5 miliarda złotych od no, wielu lat. Tak naprawdę zauważmy 2008 rok 3,8 miliarda, 2021 3,4. to nie ma jakiejś takiej jednoznacznej tendencji, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę. 2016, 2017 to były słabsze lata, ale oprócz tego jest powiedzmy mniej więcej tutaj tak samo. No i pio pod względem zysku net to też nie można powiedzieć, że jest jakoś strasznie źle. Zauważmy, 21 rok, no mocny wystrzał, 406 milionów złotych, ale i yy, jak sobie zobaczymy obecny czasy, czyli ten rok 2022, pierwszy kwartał mamy, pierwszy kwartał mamy stratę, yy, co nie jest czymś takim ultra wyjątkowym w historii spółki, no bo chociażby mówimy o tym, pierwszy kwartał 20 roku była strata, ale te pierwsze kwartały, choćby 19 czy 18 roku, to też no, są zyski, ale 4,5-6 milionów złotych, czyli tak blisko, blisko zera. Spółka bardziej się nastawia na drugi i trzeci kwartał, to są te kwartały, gdzie oni najwięcej zarabiają, czyli ten sezon, sezon letni, to co mamy w tym momencie. I jeśli chodzi o drugi kwartał, 91 milionów złotych, powiedziałbym, że to jest taki średni wynik wynik netto, no bo biorąc pod uwagę te normalne czasy, czyli lata, np. 2019, 92 miliony, 2018, 120, 120 milionów, no 2020, 84 miliony złotych, więc tutaj można powiedzieć, że takie w miarę normalne ten wynik, ten wynik netto jakoś jakoś źle tutaj nie jest, no i spółka, która mówiłem, wypłaca tę dywidendę. Tutaj dosyć często była sytuacja, w której była zaliczka i ta dywidenda właściwa, także dwie dywidendy w ciągu roku dostawał akcjonariusz. No i też zauważmy tutaj od 2003 roku za każdym razem ta dywidenda jest, wcześniej też była tylko jedna przerwa, no tak można by powiedzieć, że gdyby nie ta jedna przerwa, też od 2000 roku, no niemalże za każdym razem ta dywidenda była, no biorąc pod uwagę tę stopę. Dywidendy, ona też jakoś mocno nie powala, tutaj widzimy 3-4%, tylko że tutaj to jest rozbite, że na przykład w 2017 mamy dwie dywidendy, i tu są osobne, jakby liczone stopy dywidendy na strefie inwestorów, więc tutaj też o tym trzeba pamiętać, że ta prawdziwa stopa dywidendy, gdybyśmy wzięli za cały rok dywidendę, no to jest lekko, lekko tutaj wyższa, ale nawet jeżeli sumujemy sobie właśnie te dywidendy, to i tak ta stopa jakoś strasznie mocno nie powala, okolice 5%. 5%. No i jeżeli chodzi o tę dywidendę obecnie nie wypłacili zaliczkę 20 zł tej, tej dywidendy. Zauważmy, w tamtym roku to było 32 zł. W tym momencie to jest 20 zł. No prawdopodobnie to będzie, to będzie już koniec, bo jeżeli chodzi o wniosek zarządu żywca w sprawie podziału yy, z na, na za rok obrotowy 2021, to mówią, żeby to 20 zł było ostateczną dywidendą. No a przeznaczyć pozostałą część zysku na fundusz rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy w przyszłości. Więc tutaj spółka tak się bardziej zabezpiecza. Mówi o tym, że powyższa informacja propozycja ma związek z rosnącą presją inflacyjną na rynku surowców, energii wysokimi kosztami finansowania działalności operacyjnej, mającej negatywny wpływ na otoczenie gospodarcze. Czyli spółka tak się dosyć mocno tutaj mocno zabezpiecza. Chociaż też trzeba powiedzieć, że spółka nie jest jakoś zagrożona finansowo, mówiliśmy o spółce Dębica, że nie jest jakoś mocno zagrożona, zagrożona finansowo. No, tutaj patrząc na kapitał zapasowy, te 113 milionów jest, więc to nie można powiedzieć, że to jest jakiś bardzo bezpieczny, ultrabezpieczny, ten kapitał zapasowy, ale też nie chcę tutaj mówić, że, że coś, jest, coś jest nie tak w spółce. Oczywiście można popatrzeć, że te zobowiązania są, zobowiązania są dosyć duże i to może rzeczywiście martwić. Zauważmy, kredyty i pożyczki 975 milionów, milionów złotych, a krótkoterminowe 113 milionów, więc tutaj no, może nam się taka lekka lampka, lampka zapalić. Jak sobie, jak sobie tutaj zobaczymy wskaźniki zadłużenia, no to zauważmy, 0,91, 0,92 zadłużenie ogólne. Tutaj mówi się często, że no tak 0,6, 0,7 to już jest takie powiedzmy optymalne zadłużenie. 0,9 no jest jednak dosyć wysokim wskaźnikiem. Zadłużenie finansowe netto w stosunku do EBITDY ono jest na poziomie 2,6, czyli nie jest jakoś strasznie złe, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli spółka, że jeżeli Rada Polityki Pieniężnej będzie dalej podnosiła stopy procentowe, to to zadłużenie może może rosnąć. Zauważmy, że, że to jest pewien pewien problem. Tej zadłużenie to do bidy jest 6. Więc no, na ten wskaźnik wskaźnik zadłużenia myślę, że warto patrzeć i myślę, że to też miało wpływ na to, że spółka właśnie zdecydowała się na zatrzymanie tych zysków mówimy o 196 milionach złotych. No to na pewno podreporuje właśnie finanse spółki, więc podejrzewam, że właśnie te rosnące wskaźniki zadłużenia nie były wcale bez znaczenia, jeżeli chodzi o spółkę, chociaż zauważmy, że tego typu zadłużenie, no od pewnego czasu tutaj jest to nie jest tak że w tym momencie nagle to zadłużenie tak mocno wyskoczyło chociaż biorąc pod uwagę zadłużenie finansowe finansowe netto w stosunku do ebidy No to rzeczywiście jest 26 25 27 wcześniej to było na poziomie 2 albo nawet poniżej poniżej 2 1, 2 1, 4 więc no to jest coś na co myślę że warto zwrócić uwagę inwestując w żywiec i myśląc właśnie o spółce o spółce żywiec że to zadłużenie jest tutaj dosyć istotne i to jest wskaźnik na który właśnie warto, warto to patrzeć, jeżeli chodzi o właśnie grupę, grupę żywiec. Tutaj ostatnio była informacja od azotów, że no wstrzymują produkcję i przez to mógł być problem z dwutlenkiem węgla. Nawet jeden duży browar o tym powiedział, że będą mieli problem z dwutlenkiem węgla. Żywiec nie spodziewa się zakłóceń w dostawach, Biorąc pod uwagę nasze zapasy, moce produkcyjne w naszych browarach, nie spodziewamy się obecnie żadnych zakłóceń w realizacji dostaw, więc to jest na pewno informacja, informacja pozytywna, jeżeli chodzi o żywiec. No a myśląc o żywcu i myśląc o tym zadłużeniu, też musimy pamiętać jedną istotną rzecz. Tutaj wciąż się toczą spory z Urzędem Skarbowym, jeżeli chodzi o żywiec. No i tutaj mówimy o tym, że podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2013 2011 2012, to i nie będę tego wszystkiego czytał 2014, 2015. No, i jeżeli chodzi o te zaległości podatkowe, no to żywiec otrzymał kolejną decyzję w sprawie zaległego podatku za 2015 rok. Urząd skarbowy domaga się 85 milionów wraz z odsetkami 50 milionów, czyli łącznie to już jest 135 milionów. To jest no, istotna jednak kwota, biorąc pod uwagę spółkę Żywiec i podejrzewam, że jak mówiłem wcześniej o tym, że ta sytuacja z zadłużeniem miała, miała wpływ na to, że spółka zdecydowała się zostawić większą część zysku w spółce. Podejrzewam, że to też miało, miało znaczenie, że tutaj są te no, spory z Urzędem Skarbowym. Oczywiście Żywiec zapowiada odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego. No, pamiętajmy o tym, że to jest sprawa, Spór grupy Żywiec trwa już od 2018 roku. No, mamy 2022, właściwie końcówkę 2022 roku. No, patrząc na to, jak w Polsce działają sądy, czy w tym roku, albo w kolejnym dostaniemy już tą oficjalną, ostateczną decyzję, ciężko mi tutaj powiedzieć, ale to jest no, taki, można powiedzieć, one-off, który, który może mocno decydować o, o spółce, może mocno decydować o finansach spółki, no bo to są jednak konkretne, ogromne, ogromne pieniądze, nawet jak na, jak na, na, tak dużą spółkę jak, jak Żywiec, to są duże pieniądze, 135 milionów złotych, więc też, no, inwestując w spółkę Żywiec też musimy mieć właśnie to, to na uwadze, że, że tutaj y, idą spory właśnie o ten podatek dochodowy, spółka, no co prawda ciężko tutaj określić kto ma rację, czy spółka, czy urząd skarbowy, o tym zadecyduje sąd, ale może być taki dzień, w którym wszystko idzie OK i nagle spływa do nas informacja właśnie, że, że jednak spółka przegrywa sprawę i będzie musiała to będzie musiała to zapłacić, więc tutaj też na to warto zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś inwestuje w spółkę Żywiec, no to jednak warto sobie prześledzić ten punkt, gdzie mówią o zobowiązaniach podatkowych warunkowych. Więc tutaj na to też myślę, że warto, warto zwrócić, zwrócić uwagę. Mają część tutaj zabezpieczone, są gwarancje poręczeń od, od różnego rodzaju na przykład od, od banków, więc tutaj to nie jest taka strasznie zła sytuacja, aczkolwiek no jednak sytuacja bardziej, bardziej negatywna. Ja tutaj nie przewiduję, że Grupa Żywiec zrezygnuje całkowicie z dywidendy w kolejnych latach, no ale biorąc pod uwagę, że teraz wypłacą tylko 20 zł łącznie tej dywidendy, będzie zaliczka, ale już tej właściwej nie będzie. Biorąc pod uwagę to, że jeżeli chodzi o te, o te finanse, no to tutaj mamy powrót do takich, powiedziałbym, zwykłych finansów, no to myślę, że w kolejnych latach znowu możemy mieć dywidendę właśnie między 20 a 30 zł, mniej więcej, czyli tutaj znowu nie możemy się spodziewać jakiejś strasznie wysokiej stopy dywidendy przy obecnym kursie 500 zł, no prawie, prawie 500, 500 zł, gdzie ten kurs od kilku lat praktycznie się nie rusza, 480 zł, 2020 rok, w tym momencie też 480 zł, to i dwa, jak weźmiemy interwał 5 też się raczej nie rusza, więc no, z jednej strony mamy zawsze tę dywidendę tutaj, z drugiej strony ta stopa dywidendy nie jest jakoś super dobra, więc myślę, że no, są te spółki, które, które pozwalają przy tym samym kursie cały czas dawać wyższą stopę dywidendy, więc i też mają mniej tych zagrożeń. Więc pytanie, czy rzeczywiście inwestycja w spółkę Żywiec jest inwestycją, inwestycją ciekawą? Oczywiście, bardzo ciekawym segmentem są piwa bezalkoholowe, bo to jest segment, który rośnie w tym momencie momencie w dwucyfrowym tempie i bardzo mocno on rośnie ale to jest wciąż mała część tego mała część tego rynku więc też na to warto zwrócić uwagę także są tutaj możliwości rozwoju jeżeli chodzi o żywiec chociażby właśnie w tych piwach chociażby właśnie, właśnie w, tych, w tych piwach bezalkoholowych albo jakichś takich z dodatkami owocowymi, no aczkolwiek to jest wciąż jeszcze i jeszcze mała część tego rynku. Czekamy na wyniki za trzeci kwartał, no bo drugi, trzeci kwartał zawsze były najważniejsze, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, no i oczywiście patrzymy cały czas, co dalej z tym zadłużeniem. Ze względu na to, że dużą część zysków zatrzymają, możliwe, że to zadłużenie jednak się troszeczkę, troszeczkę zmniejszy, oczywiście też ma wpływ Tutaj wynik finansowy, jaki, jaki zrobię w tym trzecim kwartale, a nie uważam, żeby tutaj ten wynik finansowy jakoś mocno odbiegał od tego, co było w poprzednich latach, czyli raczej biorąc pod uwagę spółkę Żywiec, podejrzewam, że będzie mniej więcej to, co, to, co w ostatnich latach, czyli i przychody, i, i zyski mniej więcej na, na podobnym poziomie. Tutaj raczej żadnych niespodzianek, jeżeli chodzi o spółkę Żywiec, bym się nie spodziewał. I to wszystko, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Bardzo wszystkim dziękuję za uwagę, a my widzimy i słyszymy się już za tydzień. Dzięki bardzo, cześć.